Hej, w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, w jaki sposób wyczyścić Home Assistant ze starych, niedostępnych już encji oraz integracji i usług. Zobaczcie, jak wyglądają logi na początku. Widać w nich wiele problemów. Zainstalujemy wtyczkę Watchman i za jej pomocą oczyścimy Home Assistant. Zapraszam do obejrzenia poradnika. Na początku przejdźmy do zakładki Ustawienia, następnie do zakładki System i zakładki Login. W tym miejscu pokażą nam się ostrzeżenia o błędnych konfiguracjach oraz informacje o błędach Home Assistant. Wtyczkę Watchman znajdziemy w sklepie Hack. Jest to niestandardowa integracja Home Assistant, która gromadzi wszystkie jednostki z naszego serwera Smart Home, czujniki, timery, inputy itd. wymienione w plikach konfiguracyjnych YAML, a także wszystkie usługi. Mając listę wszystkich podmiotów, integracja po kolei sprawdza ich aktualny stan i zgłasza te, które są niedostępne lub ich brakuje. Przejdźmy do zakładki Hacks. Jeśli nie masz jej zainstalowanej, to link do poradnika jak dokonać instalacji wrzucam w opisie. Klikamy w podzakładkę Integrację. Następnie przeglądaj i pobieraj repozytoria. Wyszukujemy Watchman i pobieramy. Wybieram najnowszą wersję stabilną i klikam przycisk Pobierz. Teraz musimy zrestartować Home Assistant. Przechodzimy do zakładki Narzędzia deweloperskie, sprawdzamy konfigurację i uruchamiamy ponownie. Przyspieszę ten etap, aby nie tracić czasu. Przechodzimy do zakładki Ustawienia, następnie do zakładki Urządzenia oraz Usługi i dodajemy nową integrację. Wpisujemy na liście i wybieramy Watchman. W konfiguracji usługi mamy dostęp do parametrów, które możemy dowolnie modyfikować. Ja w standardowej konfiguracji polecam zostawić tak jak jest, tylko na samym dole zaznaczyć opcję Add Friendly Name i Parse Dartboard i klikamy Zatwierdź. Klikamy w integrację Watchman, przechodzimy do usługi i zobaczmy, że powstały trzy nowe encje, które informują nas m.in. o wyniku raportu. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób wygenerować nowy raport. Przejdźmy do zakładki Narzędzia deweloperskie, następnie klikamy Usługi, na liście wpisujemy Watchman, wybieramy Raport. Teraz mamy parametry raportu, gdzie możemy ustawić, czy taki raport ma zostać nam na przykład wysłany w powiadomieniu, powiedzmy na Telegramie, czy jakkolwiek indziej. Ja tutaj nic nie ustawiam i klikam Wywołaj usługę. Raport został stworzony, a plik tekstowy ze szczegółami został umieszczony w głównym katalogu. Przejdźmy do zakładki File Editor, otwórzmy folder i poszukajmy pliku z raportem. Otwieramy go. Zobaczcie teraz, taka nam powstała tabelka, w której mamy informację, że brakuje nam jednej usługi oraz brakuje 25 encji. Tutaj mamy informację, w jakim pliku został znaleziony błąd oraz na czym ten błąd polega. Spróbujmy teraz rozwiązać pierwszy problem. Jest on w pliku Automation YAML w linijce 121. Usługa powiadomienia na urządzeniu Lenovo nie została znaleziona. Usunąłem ją wcześniej, bo to była jakaś tam testowa taka integracja. Przejdźmy do pliku automatyzacji. Znajdźmy linijkę 121. Usuńmy całą sekcję odpowiedzialną za to powiadomienie. Klikamy teraz na przycisk Zapisz, a następnie ikonę zębatki. Odświeżamy automatyzację. Wróćmy do pliku z raportem. Nie został on wygenerowany ponownie, więc ten wpis jeszcze się tutaj znajduje. Przejdźmy do zakładki Narzędzia deweloperskie i wygenerujmy raport ponownie, klikając przycisk Wywołaj usługę. Ponownie wracamy do pliku raportu i zobaczcie teraz, że nie mamy już błędów w usługach. Teraz warto przejrzeć po kolei wszystkie linijki raportu i postępować tak samo jak przed chwilą, czyli po prostu wchodzimy w każdy plik i usuwamy to, co wtyczka nam zgłosiła.
Informacje o takim raporcie możemy wyświetlić w dashboardzie w przyjazny sposób. Kod wrzucę Wam do opisu filmu. Ja go skopiuję z dokumentacji wtyczki. Przejdźmy do dowolnego dashboardu. Ja przejdę do zakładki, w której mam parametry serwera. Klikamy trzy kropki, edytuj dashboard i dodajemy nową kartę. Wpisujemy Markdown w edycji YAML, a następnie wklejamy kod bez modyfikacji i zapisujemy kartę. Teraz w ładny, wizualny sposób mamy przedstawioną tabelkę z błędami. Myślę, że fajnie będzie przedstawić ilość błędów jako ikonę odznaki. W tym celu przechodzę do głównego dashboardu, w którym korzystam z wtyczki Mushrooms. Link do poradnika o tej wtyczce wrzucam Wam w opisie. Skopiuję sobie kod odpowiedzialny za liczbę błędów. Wracam do mojego dashboardu i edytuję go. Przechodzę do sekcji z chipami. Dodaję nowy szablon. Jako zawartość wklejam kod ze schowka, a następnie wklejam ikonę. Link do bazy ikon podam Wam w opisie. Kolor ustawiam na czerwony i daję zapisz. Jeszcze ustawię akcję domyślną jako przejście do zakładki monitorowania serwera. Wróćmy jeszcze do pliku z raportem i pokażę Wam, w jaki sposób edytować pliki dashboardu. Znajdują się one w folderze Storage, który standardowo nie jest widoczny w file editorze. Aby go pokazać, musimy przejść do ustawień, do zakładki dodatki, a następnie wybieramy file editor i przechodzimy do konfiguracji. Musimy usunąć folder Storage z ignorowanych katalogów i zapisać ustawienia. Potwierdzamy ponownie uruchomienie dodatku. Teraz możemy wrócić do zakładki File Editor i przejrzeć katalogi. Teraz już jest dostępny i znajdują się w nim widoki ekranu. Znajdźmy interesujący nas plik. Edytujmy go. Ja korzystam z wyszukiwarki. Klikam Ctrl plus F na klawiaturze. Przeszukuję plik w poszukiwaniu niedostępnych ENCI. Ważne, żebyście przy edycji plików YAML usuwali całe elementy. Jeśli nie czujecie się na siłach, to lepiej nie edytować tych plików i skorzystać z edytora wizualnego. Czyli wchodzimy w zakładkę z konkretnym dashboardem, przeszukujemy wizualnie ENCI, usuwamy te, które mamy zawarte w raporcie. Mnie jest łatwiej to robić w plikach, ale zdaję sobie sprawę, że część z Was może się obawiać, że coś popsuje. Zobaczcie, że główne sekcje zaznaczone są nawiasami kwadratowymi oraz klamrowymi. Jak najadę sobie na jakiś nawias, to odznacza mi się, gdzie jest koniec tego nawiasu, więc po prostu zaznaczam sobie, patrzę, w której części ta sekcja się kończy i zaczyna, no i po prostu usuwam od przecinka do przecinka w moim przypadku. Jak już nie mam żadnych wyszukań znalezionych, no to po prostu klikam zapisz i już. I teraz mogę przejść sobie do konkretnych dashboardów. Jak już sprawdzę i poprawię wszystkie rzeczy zawarte w raporcie, to przechodzę do narzędzi deweloperskich, sprawdzam konfigurację i uruchamiam ponownie Home Assistant. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję Ci za obejrzenie go do końca. Jeśli poradnik Ci się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli masz jakieś pytania, prośby lub sugestie, to pisz w komentarzach. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale. Dzięki, hej!